Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Miniu. To jest oczywiście Battlefield 5 i mapa, uwaga, uwaga, polskie tłumaczenie, Pogięta Stal. Kogoś nieźle pogięło, że tak bezpośrednio to przetłumaczył z Twisted Steel na Pogięta Stal. Naprawdę nie można było lepszej nazwy wymyślić? Widocznie nie. No i tak już zostało. Gramy sobie medykiem z MP40, kultowym karabinem. II wojny światowej. Właśnie go odblokowałem i zobaczymy, co jest wart w Battlefieldzie 5. Przy okazji będziemy... Dawaj go, dajesz go. Dajesz go tam. Przy okazji będziemy podziwiać... O, headshotika kogoś wywaliliśmy i już widzimy, że na tym dystansie headshotik jest warty 28. Z tego karabinka. To nie jest najlepsza miejscówka. Szczególnie, że jeszcze tam snajper do nas strzela. Poczekamy, aż oni się znudzą. Aczkolwiek chyba szybko się nie znudzą, więc trzeba to obejść z innej strony. Można tu pływać pod wodą. Za płytko trochę, żeby pływać pod wodą. No ale na szczęście jeszcze nikt mnie nie namierzył. Oj, ktoś mnie namierzył. Ale ja pływam szybko jak Phelps, także nie ma najmniejszego problemu. Teraz sobie tą linią krzaczków przebiegniemy i zaraz ich... Postaramy się wyjąć. Kurczę, namierzył mnie ten gościu z góry. Namierzył to, schowamy się za drzewkiem i postaramy się go wyjąć. Oj, to nie będzie łatwe. Dobra, ten kolega troszkę go rozproszy. A my w tym czasie czym prędzej podbiegniemy sobie pod ten mostek, przeżyjemy to. Ktoś zeskoczył chyba. Albo mi się wydawało, że ktoś zeskoczył z tego mostu. Nie, nikt nie zeskoczył, a więc my idziemy na most, na górę. Tu są takie drabinki. Jedna drabinka, druga drabinka. I trzecia drabinka. Kuku. Kontrolny granacik. Ojej, ojej. No, konsumuj tą apteczkę, chłopie, bo... Zaraz będziemy odrzucać granaty. Tylko najpierw ich tam wykosimy. Trochę mnie denerwuje to, że jak chcę sam wziąć apteczkę, to czasami wyrzuca mi apteczkę do innego zawodnika z mojej drużyny. Już cię podnoszę, kolego, już cię podnoszę. Tylko najpierw strzelimy sobie tutaj dymem. Gdzie ten dym się podział? Okej, on się jakoś odbił dziwnie. Tu sobie zrobimy zasłonę dymną. Bo dym jest, moi drodzy, bardzo skuteczny w Battlefieldzie 5, patrzcie. Patrzcie, jaki jest gęsty i jak jest go dużo. Więc naprawdę można się nieźle skryć. Czy oni nas... Nie, jednak od tej strony. Myślałem, że nas zaszli od tyłu. Okej, przyjmijmy to, przejęliśmy to. Masz aptekę. Podniosę cię, kolego. Niestety nie mam już dymu. Więc proponowałbym się troszkę wycofać. Ja bym tu chętnie poszedł lewą stroną, tylko że... O, ile ich tam jest? Ile ich tam jest? Oni sobie budują umocnienia. A dlaczego my mamy sobie nie zbudować umocnień? Zbudujmy sobie umocnienia. To jest bardzo dobry pomysł. Tak jest. Raz, dwa. No i zrobimy tutaj taki stalemate na tym moście, czyli szybko. W ostatniej chwili zbudowałem te worki. Patrzcie, można tak worki budować, znaczy worki. Ten mur z worków można budować tak, nie wychylając się w ogóle. I zaraz będziemy mieli tutaj elegancką ściankę, za której będziemy sobie naszych kolegów z drużyny przeciwnej atakować. Mamy przewagę na tym moście, więc spokojnie możemy sobie ją utrzymywać. Bob budowniczy załatwił sprawę. A teraz z tej pozycji właśnie będziemy starać się przesuwać. Jeszcze cię podniosę, kolego. O, podniósł cię tamten. Bardzo dobrze. Tu apteczka. I jedziemy. Jedziemy do Emila, czyli do E. Straciliśmy większość flag, co jest bardzo niedobre. Ale zaraz postaram się odwrócić tę sytuację. Można tu zbudować jakieś umocnienie? Nie. Powiem wam, że te umocnienia są naprawdę przydatne. Popatrzcie, tu jesteśmy tak odsłonięci. Tylko wyciągamy młoteczek i patrzymy, czy coś można zbudować. Nic nie można zbudować. Postaramy się przesuwać w takim razie tędy. O, widziałem tam kogoś.
Dopiero tam są umocnienia. Oj, jak on mnie zabił przez tego słupa. Coś mi tam musiało wystawać, że się tak wyrażę. Help me! Nikt mnie nie schelfuje. No to to anulujmy i będziemy się respić. Gdzie ten nasz kolega jest? Gdzie on jest? On jest przy tym B, dobrze. On jest przy tym B, ale dlaczego strzela? Żołnierze gdzieś w środku pola, jak tutaj trzeba B przejmować. Kolego, B. Idź to, przejmuj, bo chcę V2 rzucić, a przy takim tempie zbierania tych punktów to raczej nie ma na to szans. Patrzcie, jaki jest piękny nasz mur, który wcześniej zbudowaliśmy. Okej, mamy B z powrotem i znowu lecimy na to. Na to E! MP40! Z bioderka. Piękna sprawa. No i już pierwszy level nam się... Oj, snajperek do nas mierzy. Teraz tak, jak my to zrobimy, żeby... Żeby się nie dać zabić. Te karabiny szturmowców, znaczy nie szturmowców, tylko to jest technik chyba tu się nazywa. Z dwójnogiem to jest po prostu masakra. One strzelają tak strasznie celnie, a ten dalej będzie tam kampił. Dobrze, ale przynajmniej mamy dobrego respa na nim. Nie wiem, już się skończyły naboje i strzelę z pistoletu. Ale pomimo to i tak chyba nie ma zamiaru się stąd ruszać, co jest bardzo ciekawe. Stylem gry, aczkolwiek... Każdy gra tak, jak lubi. O! Skorzystamy z naszego murku, bo trafcimy to B. A tu jest kolega. Ale właśnie, lepiej mu się zatrzymać. Bo to był dość spory dystans. Tutaj jest kolega kolejny. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Celny jest ten MPEK. Taki spekulacyjny granacik. O, spekulacyjny granacik. Właśnie wyczyścił punkt. To było dobre. To było dobre. Dobiegnę do ciebie, kolego. Dobiegnę, bo tu już chyba nikogo... Okej, tu jest snajper. Trzeba go tam pocisnąć. Trzeba go tam pocisnąć, chłopaki, bo... Ten gościu... A! Właśnie zeskoczył. Okej. Podniosę cię. Można było z dymu skorzystać, aczkolwiek byliśmy tak, jak myślałem, za tym czołgiem. Właśnie tak zrobimy, że teraz dym. Mamy tutaj czołg. Ups. Ciekawe, czy dymem gościowi bym coś zrobił. Dobra, podchodźmy, podchodźmy. Ja z tym MP-kiem to muszę raczej blisko podbiegać. Dlatego też z tego dymu korzystam. Cyk, cyryk. I mamy kolegę. Tam jeszcze jednego widziałem. Jeszcze jednego widziałem. Podoba mi się i ta mapa, i w ogóle taki... Ten styl gry Battlefielda 5 jest znacząco inny od jedynki. Tam raczej było tak na Jana do przodu, a tutaj troszkę bardziej taktyczna jest ta gra. Przez te różne mechanizmy, właśnie przez budowanie tych umocnień, przez możliwość właśnie korzystania z chociażby takiego skutecznego dymu, to jest o wiele bardziej taktyczna rozgrywka. I taktycznie się przemieszczamy. Tak jak widzicie, od przeszkody do przeszkody i nie robię tego tylko ja, tylko robią to praktycznie wszyscy żołnierze z naszego składu, więc świadczy to o tym, że to jest skuteczne, to nie jest jakaś tam moja fanaberia, ani mój wymysł. Więc z tym MP-kiem to się chyba nie powinienem to wychylać, bo zaraz mnie znowu jakiś snajper zdejmie albo ktoś z dwójnogiem. Przyjmijmy to sobie. Mam dym jeszcze? Nie, nie mam już dymu. Więc jedyne, co mogę robić, to rzucać im apteczki i ich leczyć. Kurde, już to tracimy. Mam granat jeszcze? Nie, nie mam granatu. Dobra, zrobimy coś takiego. Au! Wiedziałem, że to będzie boleć, ale liczyłem na to, że przeżyję. Aczkolwiek teraz może być ciężko. Kładź się, kolego. Dobrze. I zrobimy tak, że przebiegniemy sobie dołem i wyjdziemy im na plecy. Może. Taki miałbym plan. Aczkolwiek jak wyjdzie... To nie mam pojęcia. Okej, jednego mamy, a drugi nas zabił. Właśnie tak myślałem, że może być, że mogą być po tych dwóch stronach mostu, bo strzelali do nas z tamtej pochylni. Chyba raczej nikt mnie tu nie podniesie. A więc anulujmy. O! Ruszył się spod tego mostu.
Dobra, dajmy szansę. On ma jakiś plan, ewidentnie. Wagnął strasznie duży promień przyjmowania. I teraz... Ups! Zgaduj z gadula, gdzie są przeciwnicy. Aha, tu jest czołg. Rzucę mu granata. Ciekawe, czy granat uszkodzi czołg. Jeżeli by tam został w miejscu, to może. O kurczę, tu jakiś jeszcze samochodzik. Nie, nie, nie. Nie. To ewidentnie nie jest miejsce dla mnie. Tam widzę przeciwnika. No i jak ładnie go wyjęliśmy. Oj. Ten samochodzik ewidentnie jest dla mnie zły. Bardzo zły. Ojejku, ten samochodzik jest dla mnie zły. A dostaliśmy właśnie informację z dowództwa, że prawie to wygraliśmy. Więc postarajmy się wrócić jeszcze na to... Na to D. Teraz mamy czołg do pomocy. Może ten samochodzik zniszczą. Bo ten samochodzik ewidentnie... Ewidentnie chce nam zrobić kuku. Wstawaj, kolego. I lecimy na to D. Jeszcze to przejąć. To chyba był właśnie jakiś... Jakiś ten... technik. Znaczy nie technik, tylko inżynier. No nie... Tiger? To był chyba Tiger, nie? Nie, nie, my jesteśmy Niemcami. My jesteśmy Niemcami, czy nie? No chyba tak, skoro ja mam MP. My jesteśmy Niemcami, tak. To co to był za czołg? Wygląda trochę jak Tiger, jakiś kwadraciak taki. W sumie mogłem sobie wziąć... RPG-a, znaczy nie RPG-a, tylko... Jak się nazywa? Panzerfausta. Żeby zniszczyć ten czołg, jeżeli on tu jeszcze jest. Przejęliśmy im chyba ten samochodzik. Samochodzik, czy to jest czołg jakiś, czy to jest samochodzik, ciężko powiedzieć. To jest czołg przeciwnika, ja myślałem, że to jest wrak czołgu. Co to było w ogóle? Co to było? Może go rozwalimy tym granatem. O, 3% mu zabraliśmy, okej. Okay. Okej. Okay. Ewidentnie granaty nie są zbyt skuteczne przeciwko czołgom. A my lecimy sobie na G jeszcze, postaramy się... Powalczyć na tym G. Tam widzę przeciwnika. Kurde, już na tym dystansie ciężko jest... Ciężej jest go kontrolować, może tak. Ale musimy go przycisnąć, tego gościa, gdzie on jest. Dobra, mamy go. Przeładujmy. I lecimy sobie na to G dalej. 11 etykietów, dobiegniemy chociaż do tego G. Przez te piękne pola. Jak u babci na wsi, no. Jak u babci na wsi. 5 tiketów im zostało. Jak się nie będą respić, to jeszcze mogą powalczyć. Comebacki są możliwe. Nawet z jednego tiketa da się wyjść. Ale chyba nie teraz. Chyba nie teraz, chyba nie dzisiaj. Okej, moi drodzy. MPEG, tak jak widzicie, całkiem się sprawdza. Taktyczna gra i taktyczne poruszanie także. Dym także daje radę. No i ta piękna roślinność. Jeżeli materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, włączyć sobie notyfikacje. No i oczekujcie kolejnych filmów z Battlefielda 5, bo na pewno się będą pojawiały. A ja już odmeldowuję się i do następnego razu. Z tej strony żegna się Miniu.